Najpierw chciałem bardzo podziękować za samo zorganizowanie tej sesji w dniu kolejnej rocznicy śmierci księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, archiepiskopa fraterni literackiej na pierwszym miejscu, także Muzeum kardynała Stefana Wyszyńskiego Jana Pawła, Instytutowi. Wszystkim prelegentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że mamy wiele do zrobienia, niewątpliwie, jeśli chodzi o przekazanie myśli, dzieła, wkładu, dorobku kardynała Wojtyły i kardynała Wyszyńskiego. Mówię świadomie obu, zaraz się to wyjaśni, ponieważ jest to kwestia dotarcia z tym przekazem do młodego pokolenia. I nasza sala dzisiaj łącznie ze mną pokazuje, ile mamy do zrobienia, żeby dotrzeć do młodzieży. To jest kwestia i edukacji na poziomie szkoły, nie tylko w szkołach imieniem kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II, bo tam się rzeczywiście dzieje dość dużo, ale w ogóle i to taka konferencja pokazuje, ile jest spraw, ile jest tematów, które trzeba zrobić. Bardzo się cieszę, że ksiądz ojciec Gabriel się zachował dyplomatycznie i na pytanie pana Jerzego o termin kanonizacji czy beatyfikacji nie odpowiedział wprost, bo rzeczywiście jest to jeszcze trochę spora niewiadoma, nie szafujmy terminami. Ja od pewnego czasu, dokładnie od roku 2011, rozmawiałem z wieloma ludźmi, historykami i znaczącymi biskupami w Polsce na ten temat, który podniosła pani Ewa Czaczkowska, na temat krytycznego opracowania, przygotowania naukowego i wydania sukcesywnie zapisków Jana Pawła II. Klauzula 30 lat minęła i myślę, że ponieważ to jest proces, który musi trwać parę, jeśli nie paręnaście lat, więc wydawanie pierwszych tomów, które są z lat 50., 60. dzisiaj jest już bezpieczne. Natomiast jest to potrzebne i ta konferencja dzisiejsza też mi to potwierdziła. Z tego powodu, żeby historycy mogli pracować w oparciu o kompletne źródła. Kompletne to znaczy, żeby wszyscy mieli równy dostęp do tego samego. Żeby nie było takiego rajna, nierajna, ktoś tam to wyda, to wyda, to wyda, na takie prodomosła. W związku z tym ja jestem bliski podjęcia decyzji. Jest to decyzja wielu mądrych biskupów, którzy mi to doradzali i także powoli formuje grupę historyków, poważnych historyków. Przykładem jest także wykład dzisiaj pani Manny Wójcik na temat wkładu Wyszyńskiego w Sobór Watykański II. Dlatego, że kompletność źródeł, którą nie będę pouczał historyków, polega na tym, że wymaga tego, żeby można było z różnych stron oświetlić problem. Jest wspaniała naukowa książka księdza Roberta Skrzypczaka na temat wkładu Wojtyły w Sobór Watykański II. Jak się patrzy z tamtej pozycji, to jednak wiele ocen jest różnych. Pani Anna miała dostęp do zapisków prywatnych i do innych rzeczy, widziała z innej strony więcej. Myślę, że nauka polega na tym, żeby po prostu obiektywizować i wygłaszać poglądy i pisać poglądy intersubiektywne. Takie, które są po prostu sprawdzane. I jestem głęboko przekonany, że uda nam się w najbliższych dwóch latach, tak mniej więcej jak się proces zmierza, zorganizować taki zespół rzetelnych historyków, którzy by siedli do zapisków i powoli, systematycznie sobie zdaję sprawę, jak to jest ogromna, wielka praca. To są wielkie, wielkie dzieła, które mamy do opracowania wtedy, ale jesteśmy to winni Polsce. Dziś mogę to powiedzieć z całą stanowczością, nadszedł ten czas, kiedy jesteśmy winni Polsce takie opracowanie i myślę, że to już naprawdę nikomu nie zaszkodzi, a tylko może pomóc prawdzie i może pomóc wszystkim, którzy są jakby uczestnikami tej historii. Tym bardziej, że będziemy dotykać na początku lat 50., gdzie klauzula 50 lat nawet już będzie po prostu zachowana. Także obiecuję, po raz pierwszy to mówię publicznie, obiecuję, że taki zespół naukowy zostanie opracowany, przygotowany.
postaramy się z pomocą naukowych grantów, bo na pewno można zdobyć, także wesprzeć taki zespół, żeby z podwójnego powodu, żeby to było do udźwignięcia, ale równocześnie, żeby ktoś, kto temu poświęci parę lat pracy, miał to zaliczone do swojej pracy naukowej jako taki. Niniejszym kończę, Bóg zapłać wszystkim.